O tym, że piłka nożna wzbudza ogromne emocje, wiemy wszyscy. Tak jak każdy inny sport, najważniejsi są w nim zwykli ludzie i znów mogliśmy się o tym przekonać. Zapraszam na kolejny odcinek. Najpierw wzruszająca historia małego chłopca z Argentyny. W sobotę 24 listopada odbędzie się rewanżowe spotkanie finału Copa Libertadores pomiędzy River Plate i Boca Juniors. Starcia tych dwóch klubów zwane są Super Classico i elektryzują cały kontynent, zwłaszcza jeśli spotykają się w finale najważniejszych rozgrywek Ameryki Południowej. Każdy kibic chciałby zobaczyć to na żywo, ale nie każdego stać na taką przyjemność. Średnia cena biletów na to spotkanie wynosi równowartość około 70 euro. Wśród chętnych znalazł się 6-letni Enzo, który, aby zdobyć pieniądze na bilet, postanowił sprzedawać na ulicy swoje zabawki. Poruszeni tym rodzice wrzucili jego zdjęcie do internetu, a to oczywiście bardzo szybko stało się popularne. Młody chłopiec rozkochał w sobie całą Argentynę, a prezydent River Plate, kiedy dowiedział się o akcji Enzo, postanowił osobiście zafundować jemu i jego matce bilet na mecz. Także chłopak spełnił swoje marzenia i zachowa większość zabawek. Kolejna wzruszająca chwila to to, co wydarzyło się po ostatnim gwizdku poniedziałkowego spotkania Ligi Narodów między Niemcami i Holendrami. Virgil van Dijk, zamiast cieszyć się z awansu do Final Four, podszedł do sędziego, który stał ze łzami w oczach, objął go i powiedział kilka słów otuchy. Dlaczego? Otóż okazało się, że prowadzący to spotkanie w trakcie meczu dowiedział się o śmierci swojej matki. Piękny obrazek, ludzki i prosty gest. Van Dijk przyznał później, że ma nadzieję, że to, co zrobił, chociaż trochę wspomogło arbitra w tej trudnej chwili. Przyznał oczywiście, że mecz sędziowany był w sposób wzorowy. Przypominam również o tym, że dziś dwukrotnie Portugalia zmierzy się z Polską. Najpierw o 18:00 reprezentacje U21 zawalczą o udział w Mistrzostwach Europy, a później ostatni mecz kadry A w Lidze Narodów z Portugalią. I na ten mecz zapraszam Was na godzinę 20:45, no ciut wcześniej, na live'a na Murawa TV. Zapraszam. W tym odcinku to już wszystko. Dzięki wielkie za uwagę. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Dajcie też łapkę w górę, jeśli odcinek Wam się podobał. A w komentarzach napiszcie mi, jakie Wy piękne obrazki z futbolu zapamiętaliście. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnych odcinkach. Cześć.